kojarzy mi się z, właśnie z tą wolnością, którą odzyskaliśmy po 123 latach. Święto Niepodległości świadczy o tym, że Polska jest niepodległa jeszcze. Często właśnie rano przyjeżdżają panowie, którzy zawieszają flagi na naszych kamienicach, blokach. Jest to ogólnie dzień wolny od pracy. Śpiewamy piosenki patriotyczne. Śpiewamy też hymn polski. To zawsze na każdy dzień niepodległości. Bez tego po prostu się ten dzień nie może odbyć. Po prostu to jest najważniejsze. Trzeba wtedy stać na baczność. Patriota to osoba, która zna symbole danego kraju i potrafi mówić w tym języku i wierzy w jej wolność. Potrafi oddać życie za Polskę. Widać, że kocha Polskę, że nie śmieci. Nie używa wulgarnych słów, dba o kulturę i stosownie się zachowuje. Patriotę można rozpoznać też po tym, że w dniu świąt narodowych nosi symbole Polski, na przykład biało-czerwone kotyliony lub bluzy z jakimiś polskimi symbolami. Można go rozpoznać po tym, że on wierzy w swój kraj, no i mógłby zrobić dla niego wszystko. Ten pan wygląda jak żołnierz. I widać, że jest bardzo odważny. Mój dziadek. I nie wiem, czemu ma wąsy i czemu siedzi na tym koniu. Piłsudski. Mój babci i tata właśnie z nim współpracował. Generał żołnierzy, który poprowadził swoich ludzi na wojnę, bo odzyskali dla nas niepodległość. Józef Piłsudski ze swoim koniem kasztankiem. Na przykład jak jest w Japonii, to po oczach. Po języku i po ubraniach. I po skórze? Po polskim akcencie mowy. I po polskich obyczajach. Że jest przywiązany do ojczyzny. Po oczach. Po oczach. I jeszcze po języku czasem. Każdy polski symbol jest równie ważny, no bo wszystkie są związane z naszym krajem i to dzięki nim teraz żyjemy tak, jak żyjemy. Orzeł, ponieważ stanowi całą historię, bo zawsze był ten orzeł się bardzo dużo razy zmieniał. Raz był bez korony, raz z koroną i to było dla nas bardzo ważne, że zawsze widzieliśmy, że ten orzeł oznacza tą naszą wolność. Hymn. Dlatego, że on opowiada co nam, że jeszcze Polska nie zginęła, to że jeszcze nie zginęliśmy. Posprzątać Polskę, pomagać roślinom i jeszcze można... I można dbać o ziemię. Myślę, że powinni też dorośli chodzić na wybory, ponieważ jest to bardzo ważne. I kiedy jest Dzień Niepodległości, powinniśmy wywiesić chociaż raz tę flagę Polski i nie stać obojętni, kiedy słyszymy hymn Polski. Zadbać o nią, czyścić ją i dbać o roślinki. Polska to nasza ojczyzna i bardzo ją kochamy.